No, wykorzystaliśmy swoje sytuacje. Chłopaki dobrze zagrali. Staraliśmy się wyjść spod pressingu. Udawało się to. Trener ustawił obronę. Już to jest kolejny mecz, gdzie się spisują bardzo dobrze. I wychodziliśmy spod tego pressingu, atakowaliśmy, wykorzystaliśmy to, co mieliśmy do wykorzystania i się cieszymy. Pierwsza wygrana, jakże ważna. No mało, zdałoby się więcej tych zwycięstw, no ale były porażki. Dzisiaj wygraliśmy, byliśmy zespołem lepszym. Chłopaki się cieszą ze zdobytych punktów, także myślę, że zostało jeszcze parę meczów do końca. Także mobilizacja będzie i być może zobaczymy w następnych meczach kolejne 3 punkty. Myśleliśmy też, że będzie więcej tych osób. No jest jak jest. Młodzież przychodzi na treningi, trenujemy. Staramy się, żeby było na tym meczu z 16 osób. Także to chyba powinno wystarczyć. Tak jak dzisiaj chłopaki pokazali, także jest zwycięstwo, cieszą się, także będzie dobrze. Cały czas gdzieś próbujemy te akcje kreować i nawet tam to wychodzi, ale dochodzimy do 16 przeciwnika i następuje paraliż zawodników, którzy gdzieś, nie wiem jak to nawet nazwać, bo ciężko mi coś powiedzieć po takim meczu, gdzie już straciliśmy szansę już na jakiekolwiek utrzymanie w tej lidze. Gdzieś te akcje kreujemy, jest w tej sytuacji, brakuje nam takiego napastnika typowego, który by gdzieś te akcje wykończył. Tak jak dzisiaj. Graliśmy gdzieś dobrze w piłkę, ale z tego nic nie wynika i za to punktów nie przyznają i po raz kolejny nasze błędy, z naszych błędów padają bramki dla przeciwników. No i ciężko się tego pozbyć jakoś, jakiś fatum na nas ciąży czy coś, a z drugiej strony też zawodnicy w dzisiejszym meczu też jakby dali troszkę więcej z siebie, bo była możliwość wygrania tego meczu i to spokojnie, ale gdzieś brakowało jakiejś takiej wiary może, już sam nie wiem, po prostu nie mam pomysłów, co się dzieje. Jedno zwycięstwo, bardzo mało, chociaż mówię, te mecze poprzednie gdzieś, nawet tak jak i dzisiaj, nie wyglądały źle, dziś mówię, próbujemy tą w piłkę grać i tych sytuacji mamy bardzo dużo i jakbyśmy wykorzystali, ale z drugiej strony to, co powiedziałem wcześniej, wiele błędów w obronie, wiele błędów w naszym ustawieniu się, co może wynika właśnie z chęci, gdzie ktoś nie wróci, ktoś nie pokryje, ktoś odpuści, z tego tracimy bramki i mówię, cały czas tracimy bramki po naszych błędach, nie, że przeciwnicy robią jakieś super akcje i to gdzieś tam fajnie wygląda, tylko po naszych błędach, po jakimś złym wybiciu, po niepokryciu, tak jak mówię, i tracimy te bramki, i niestety, trzeba się z tym pogodzić, chociaż przed meczem jeszcze dzisiaj byłem pełen wiary, bo jeszcze gdzieś tam można było spróbować powalczyć o utrzymanie. Niestety, trzeba teraz podjąć rękawice w B-klasie, myśleć już, co się będzie działo za te 2 miesiące, powiedzmy, gdzie tam liga wystartuje i będziemy chcieli odbudować to wszystko, bo będzie ciężko odbudować, bo wiadomo, bo po spadku morale zawsze drużynie spadają, ale ja mam chęci i ja bym chciał, żeby Białowieś z powrotem do tej A-klasy wróciła.